Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina, witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Jak widzicie, wracam do Was z filmami prosto z mojego studia. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, mam dla Was film, który będzie prezentownikiem świątecznym. Jeżeli tak jak ja budzicie się w ostatniej chwili i nie macie zielonego pojęcia, co chcielibyście kupić najbliższej osobie albo co same chciałobyście dostać, to ten film będzie zdecydowanie dla Was. Dzisiaj podsunę Wam masę pomysłów last minute i od razu chcę zaznaczyć, że to będą głównie prezenty właśnie dla dziewczyn, więc jeżeli szukacie czegoś dla mamy, dla siostry, dla przyjaciółki, czy też nawet dla siebie, to mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Bez zbędnego gadania przechodzimy prosto do mojej listy. Zaczynamy. Teraz czekam na Wasze odpowiedzi, czy Wy tak samo jak ja uwielbiacie dostawać rzeczy po domu. Słuchajcie, niezależnie od tego, czy byłyby to kapcie, czy byłaby to piżama, czy nawet byłby to szlafrok, według mnie to są naprawdę prezenty po prostu trafione w dziesiątkę. Każdy z nas się przydadzą, niezależnie od wieku. Ja uważam, że nawet gdyby mojej mamie kupiła szlafrok, to byłaby zadowolona. I tego typu rzeczy po domu, które są przepiękne, możecie znaleźć stacjonarnie w Oysho, możecie znaleźć tak samo w Etam. Tak naprawdę zależy to od tego, czego szukacie. Moim zdecydowanie ulubionym sklepem jest Oysho, dlatego że mają przepiękne zarówno kapcie, szlafroki, czy nawet jakieś takie sety piżamowe, albo nawet takie rzeczy po domu. Na mojej liście oczywiście musiały się znaleźć kosmetyki. I tak naprawdę w zależności od tego, co dana osoba lubi, czy będzie to, słuchajcie, coś z pielęgnacji, czy będzie to właśnie coś z kolorówki, chciałam Wam tutaj zrobić takie moje polecenia. Jeżeli będziecie szukali czegoś z pielęgnacji, to polecam Wam bardzo zajrzeć do Rossmana. Możecie znaleźć tam wiele fajnych zestawów, albo też taki zestaw samemu skompletować i wrzucić w jakiś fajny koszyk, w kreatywny sposób, wiecie, związać kokardę i tak dalej. Tak jak widzicie, te produkty, które teraz Wam pokazuję, są jednymi z moich ulubionych, jeśli chodzi o Rossmana. Jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, czyli o rzeczy do makijażu, to mi wielokrotnie, słuchajcie, zdarzało się robić takie paczki i kompletować te kosmetyki samej. Czyli nie kupowałam, wiecie, gotowego zestawu, tylko po prostu kupowałam poszczególne produkty i taki boks robiłam właśnie sama. Jednym z moich ulubionych produktów i boksów, który zresztą stworzyłam w zeszłym roku, był boks, słuchajcie, z kosmetykami Eveline. Właściwie z takimi moimi must have'ami, który podarowałam mojej przyjaciółce. I w tym boksie znajdował się mój ukochany czarny eyeliner, który nazywa się Precise. Paletka Eveline do makijażu Sparkle, w której macie zarówno cienie foliowe, jak i takie delikatne maty w odcieniach brązu i pomarańczy. Pamiętam również, że do tej paczki dołączyłam maskarę Volumix. To jest taka maskara, która bardzo, ale to bardzo dodaje objętości, podkręca te rzęsy. I na sam koniec oczywiście, tak jak Wam powiedziałam na początku, produkt do ust. I był to akurat ten taki matowy zestaw z Eveline w przepięknym, nudowym odcieniu. I powiem Wam, że taką paczkę zapakowałam sama i naprawdę moja ukochana przyjaciółka była po prostu z niej mega zadowolona. Nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale ja na święta uwielbiam zarówno dostawać, jak i dawać biżuterię. Dlatego przygotowałam dla Was takie moje wybory od marki WKRUK, dlatego że właśnie w tym roku u nich robiłam zakupy świąteczne. I mam nadzieję, że moja mama nie ogląda, słuchajcie, tego filmu, ale złapałam dla niej kilka par kolczyków i złapałam tak samo kolczyki dla siebie, które mam teraz właśnie na swoich uszach, które Wam bliżej pokażę. WKRUK w ogóle w tym roku ma przepiękną kolekcję i możecie u nich wybrać zarówno prezenty męskie, jak i damskie, ale Wam tym razem akurat pokażę właśnie biżuterię damską. Ja jestem fanką kółek, jestem fanką kolczyków, więc pokazuję Wam bardzo takie klasyczne propozycje, które możecie wykorzystać właśnie na co dzień, albo nawet na jakieś wyjście, tak jak te ozdobne złote kolczyki, które trochę przypominają klipsy. Także koniecznie wpadajcie do nich, bo powiem Wam, że jeśli chodzi o biżuterię, oni według mnie są naprawdę wyjątkową marką i marką, która ma przepiękne właśnie takie subtelne projekty z taką nutą elegancji. Jeśli chodzi o tematy beauty, jeżeli macie tutaj trochę większy budżet, to takim must have'em pielęgnacyjnym dla mnie, słuchajcie, będzie szczoteczka od Foreo. Ja już jedną przygotowałam i zaraz idzie spakowana na prezent. Mam nadzieję, że ta osoba, która ją dostanie, tego nie ogląda. To jest, słuchajcie, szczoteczka akurat Luna Mini 2. Ja mam taką samą szczoteczkę, tylko że w innym kolorze. I używam jej tak naprawdę od wielu, wielu lat. Miałam najpierw tą malutką wersję, potem większą i powiem Wam, że szczoteczki Foreo są niezastąpione. Są bardzo dobre jakościowo, tak samo pobudzają krążenie, rewelacyjnie oczyszczają tą twarz z jakichkolwiek zanieczyszczeń czy makijażu.
makijażu. Nigdy bym się nie spodziewała, że nie byłam w stanie po prostu tego makijażu zmyć, załóżmy płynem micelarnym, czy właśnie pianką, i potem się okazywało, że ta szczoteczka ściągała jeszcze dodatkowo połowę tego, co zostało mi na buzi, czego po prostu nie widziałam. I uważam, że naprawdę to jest prezent, który jest trafiony dla każdej dziewczyny, dlatego że z jednej i z drugiej strony macie zupełnie inne silikonowe włoski. Uważam, że bardzo fajnym prezentem może być książka. Jeżeli nie macie kompletnie pojęcia, za jaką książkę złapać, to warto zahaczyć o tematy z tą osobą, co ją tak naprawdę interesuje. Ja mam dla Was do pokazania dwie książki z zupełnie innych światów. Pierwsza będzie idealna dla jakichkolwiek pasjonatów mody. Jest to co prawda książka, która została wydana już wiele lat temu, ale powiem Wam, że do tej pory jest aktualna i jest rewelacyjna. Nazywa się Luksus, dlaczego stracił blask. Ogólnie tak naprawdę mówi o tym, jak wygląda biznes modowy, jak marki luksusowe doszły do tego momentu, w którym są obecnie, także dla każdego, kto właśnie interesuje się modą, bardzo, ale to bardzo polecam tą książkę. Druga książka, która jest absolutnym hitem tego roku, to jest książka Asi Okuniewskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Książka nazywa się, słuchajcie, Ja i moje przyjaciółki idiotki. Jest to książka po prostu idealna dla każdej dziewczyny, niezależnie tak naprawdę od wieku, niezależnie od tego, czy jest nastolatką, czy ma 20 kilka lat. To jest książka, którą naprawdę rewelacyjnie się czyta. Jest ona trochę oparta na podcaście właśnie Moje przyjaciółki idiotki, czyli ogólnie o problemach z chłopakami, więc tak jak Wam powiedziałam, według mnie to jest rewelacyjny prezent, w szczególności dla przyjaciółki. Według mnie świetnym prezentem last minute będą, słuchajcie, tam dararam, zabiegi, a właściwie pakiety zabiegów, które możecie podarować w formie bonu wybranej osobie. I ja akurat bardzo, ale to bardzo polecam Wam Klinikę Miracki. Mówię o niej dlatego, że do niej po prostu regularnie uczęszczam, czy też na jakieś takie zabiegi laserowe, jak na przykład epilacja laserowa i tak dalej. I zawsze jestem mega zadowolona, więc za każdym razem, jak się mnie pytacie na Instagramie, to Wam odpisuję właśnie, gdzie chodzę. Stwierdziłam, że teraz też Wam właśnie powiem o tym. Dodatkowo u nich, słuchajcie, możecie kupić na dowolną kwotę bon do ich kliniki i na przykład podarować mamie czy też przyjaciółce. Taki bon może być wykorzystany na zabiegi epilacji laserowej, na zabiegi jakieś inne laserowe, czy nawet na zabiegi stricte na oczyszczanie twarzy i masę, ale naprawdę masę innych propozycji. Wiecie, co jeszcze jest fajne? Że tak naprawdę taki prezent możecie kupić super last minute, bo jeżeli sobie przypomnicie w Wigilię, że nie macie prezentu dla bliskiej osoby, to możecie kupić taki voucher online i od razu macie wszystkie potwierdzenia na mailu, więc jest to naprawdę ekstra opcja, jeśli chodzi o taką ostatnią chwilę. No i dobrnęliśmy już do końca mojej listy pomysłów last minute. Koniecznie dajcie mi znać, czy ten film Wam się przyda i czy wykorzystacie któryś z nich. Czekam na Wasze komentarze. Ja oczywiście życzę Wam wesołych świąt i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.